Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto i kolejny raz Baldur's Gate 3. No i cóż, dzisiaj jesteśmy w Gaje Druidów. Zwiedzamy to miejsce, wykonujemy jakieś tam zadanka. Zamień to miejscami, proszę, dziękuję bardzo. Ja, oczywiście, nadal chcę mieć płonącą rękę, dalej różne sprawy, no i mamy w sumie drużynkę prawie kompletną, tylko nie wiem, czemu jak czytam zapis, co Will przestał być rozlevelowany, więc te na pewno bolesne uderzenie. I nie pamiętam, co jeszcze miałem dać ostatnio. Nie wiem. Może niech będzie, że stanie w sumie. A za ścieni chyba to też ostatnio miał. Fajna zdolność, przyda mu się na pewno. Tylko najpierw muszę jakąś, no, to by dla niego szatę czy coś, jednak no obecnie z tego skorzystać nie może. Dobra. Jeszcze na wszelki wypadek zarzucę Chilla. Wiem, że nas się poskończy, ale jeśli nie mylę, jest tu jakiś dialog po prostu, w którym w którym może być potrzebna walka od razu, więc no. Żeby nie było to już nie tutaj, trochę za chwilę. Dobra. Ciekawa technika, jakieś kłopoty? Goblins in the wild, out for blood, and the druids in here looking to kick us out. Or worse, we need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Spróbuj trafić cel, atletyka, intuicja. O, to fajne, tylko że to jest pod siłę, więc nie. Intuicja, nic dziwnego, że tak marnie ci idzie. To przez brak równowagi. Rozstaw stopy szerzej. I w sumie zauważyłem, że nie mam mojej tego, nie mam bonusu ze wskazówek. Warto by byłoby go zarzucić, ale cóż, teraz już po fakcie. Like this. All right. Step, step, strike. Oh. I think you made it worse. Keep the advice to yourself next time. Dobra. Powiem szczerze, nigdy mi się to jeszcze nie udało. W sensie podczas moich kilku rozgrywek, przy czym podkreślam, tylko jedna była kompletna, mniej więcej. Nigdy naprawdę nie zrobiłem tego dialogu dobrze, więc pozwólcie, że wyjątkowo tym jedynym razem właśnie wezmę i wczytam sam. Bo po prostu, jak już powtarzam, chciałbym zobaczyć, jaki jest rezultat, jeśli się to uda. No i tam był coś, jakiś rycerze Gitianki. Szkoda, że nie doczytałem, bo jednak może byłoby coś ciekawego i przydatnego. Dobra, teraz tak, ona ma jeszcze co to? A, ułatwienie do testów skradania się, tylko tyle. Dobra, trudno w takim wypadku. Wskazówki, tak. No teraz mam plus 5, więc ogólnie powinno być łatwo. Czemu ona jest pokazana? I'll try and brace them better. Like so. Step, brace, parry, swing. Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Hopefully it's just the goblins we have to watch. But I'll keep at it. Dobra, fajne coś, ale nie wiem, czemu miałem Shadow Heart wybraną. Więc no, chciałem zrobić dialog głównym bohaterem, oczywiście nie wyszło. Aj, ktoś mówi, że ten odcinek będzie nieudany. Jeśli będę tak ciągle miał problemy. I co jest najlepsze, teraz sam ze sobą się trochę kłócę, bo obiecałem, że będę żył z konsekwencjami, a tutaj proszę. Takie problemy. Ponownie. I wiecie co, może po prostu spotkamy się, jak już to wszystko zrobię ponownie.
Dobra, rzut się udał od razu i... A, czyli... Czyli... Jeśli zabić jako główny bohater, to dostaję pochwałę od wszystkich. Dobra, to już było i... Czyli to jest jedyna różnica, jeśli gadam jako główny bohater, jako towarzysz, okej. Okay. Dobra. Tylko z jakichś empec? A, nawet nie można z nim pogadać za bardzo. Pochodnia. Co z tego, że ostatnio wydałem sporo kasy na jedną. No cóż. Dobra. To teraz najważniejsza sprawa. Cześć, kowal. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Elturel? A to ciekawe. Powiem szczerze, jedna grupa, można powiedzieć, rówieśnicza do mojej grupy od RP, właśnie ostatnio miała przygody w Elturel, więc no, ciekawa sprawa, ale okej. Okej, zobaczmy, czy ma coś ciekawego. U, widzę dużo błyszczących zbrojek. Zdecydowanie coś takiego fajnie byłoby mieć, ale... Ej, co jest? Cena po obniżce przekreślona i pokazana jest cena wyższa? A u mnie jest przekreślona ta wyższa i pokazana jest niższa. A. No szczerze, nie wiem, czy tak powinno być. Jestem nawet w stanie powiedzieć, że może... Może nawet nie powinno raczej. Ale mamy to, co chciałem, czyli pałkę, ale... Droga ona jest. Nie wiem, może to jest jednak dobre. Trudno mi ocenić. Niemniej jednak dam topór w zamian za pałkę. I wyrównanie. Może później będę tego żałował, ale... Na obecny moment, wiecie, to i tak był mój priorytet. Pozyskać pałkę. Dobra, mamy... Pałkę. Teraz będę mógł wysyłać... Ludzi do... Rogatego więzienia. Więc tak, fajnie, mamy broń. Brakuje jeszcze tylko tarczki. Będzie już wszystko na dobrej drodze. A teraz tak, co, nie muszę się raczej przejmować tutaj niczym szczególnie. Shoot before you lose your nerve, Tieflin. If you ever had it to begin with. Okej, dobra, powiem szczerze, tego miejsca nawet nie kojarzę. I'm not afraid. Chosen by the absolute I am. I'm blessed. Oh, I'll bless you all right. wiecie co? Nie wiem, którą opcję wybrać. Niech będzie dwójka. Okej. Czyli jeśli się wbierze tą opcję, to ona po prostu ją strzela i tyle. Fighting chance. That's more than Cannon got. Nice. She saved us the work of killing that goblin ourselves. Okej. Powinien był interweniować. Goblinka mogła wiedzieć coś przydatnego, albo... Well, poważnie? Zabicie bezbronnego więźnia to okrucieństwo. Dobrze, dobrze powiedziane nawet. A coś ciekawego w ogóle? Nie. I skrzynia na dowody, skrzynia na wyposażenie. Okej. Ciekawe, czy tak serio by można było tutaj coś osiągnąć więcej z tą goblinką. Może kiedyś to sprawdzę. Ale nie ukrywam, wow. Pierwszy raz znalazłem tu miejsce. To jest takie mocno zaskakujące, patrząc na to, że no... Jednak już kilkukrotnie tu byłem i... psa. Pod teksturem jest jakaś nielegalna lekka kusza? Dobra. Mniejsza z tym, po prostu idźmy. Może znajdziemy coś ciekawego, skrzynia awanturnika. Pewnie wszystko jest nielegalne, żeby to ruszyć.
A nie, można chyba. A. Tylko tu jest zamknięte znowu. Jakieś kamienne drzwi znowu. Odosobnione pomieszczenie. A, dobra, tutaj wiem, co to jest. Są akurat kwatery tych właśnie, gdzie przebywają niektórzy z diabelstw. Czy w sumie, jak to jest w angielskiej wersji, tieflingów. Nie wiem, czy to jest dobrze przetłumaczone, czy nie. I w sumie nie mnie to oceniać, ale dobra. Nie ukrywam, szukam teraz dosłownie jednego miejsca. Powiem wam szczerze, jakoś tak nigdzie go nie mogę znaleźć. A tutaj nie, tutaj chyba przed chwilą byłem. No to przed chwilą byłem w tym miejscu. Ha. Może tędy? Nie wierzę. Byłem w tym gaju może z 5 razy, ogólnie mówiąc. A nie dosyć, że teraz znalazłem coś, czego nie widziałem wcześniej, to jeszcze tutaj jakieś nawet coś. Uuu, krowa. Znudzony wół i głodny wół. Wiecie co? Nie jest to może najmądrzejsza decyzja, ale aż sprawdzę, czy mogę z nimi pogadać. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Dobra, człowiek nie ma nic do powiedzenia. W takim wypadku zobaczymy, czy krowy mają coś do powiedzenia. Pewnie będę żałował zmarnowania pomniki zaklęć. Ale warto sprawdzić, tak moim zdaniem. Another one. What are you under there then? Ant. All rocks. O czym ty mówisz? They change their form to fit their need. They become birds to hunt on the wing. Bears to tear flesh with teeth. But for me, only oxen, only same old hay. And I cannot even eat it, because the horned ones hide their shiny bits inside. Może mógłbyś się nauczyć zmieniać postać tak jak my, druidzi? Nie, no to jest takie głupie. Nie, no. Chciałbym pocieszyć go, ale ta opcja jest... Nie, nie będę dawał takich głupich opcji. When the horned ones leave this place, I will lie in the back. Aha. No nie dziwię się szczerze temu, co on mówi. Ale okej, zobaczmy jeszcze, co drugi za to mówi teraz. I am hungry. Idź, jestem głodny. We're cornered in this place. Even the bloody druids look like they might. Aha, czyli w sumie zmarnowałem spell slota, ale. Wiecie, no też nie ma co narzekać. Nie jest może tak źle. Jeśli spotkam jakieś inne zwierzęta, to po prostu będę w stanie je zaczepić i z nim pogadać już od razu. Kolekcjonowanie przedmiotów wartościowych, co? Hold out your hand, mister. Let me show you something. A to ciekawe. Go on. Take this ring. It's lucky. A, nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dobra. Okej. Heads it is. See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Interested? Okay, fair. Let's go again. Heads or tails? Call it. Zobaczymy. Heads it is. Aha. Happy? Hmm.
nie no. Percepcja powodzenia. Pieśń Kinusa, nawet nie wiem co to jest. Nie, bycie naprawdę niewidzialnym, nieskończonych życzeń, odporności na mrówki. Ciekawe. Nothing caught your eye, huh? You suddenly feel something moving against your back and turn. I dobrze. I dobrze, że się udało. Powiem szczerze, naprawdę, powiem wam szczerze też tego. Nie. Naprawdę, jak to się nazywa? Nie, ja naprawdę nie zauważyłem takich rzeczy ostatnio nawet. Dwa. Proszę, 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 żeby nie było jeden. Trzy. Okej, okay, nie, nie, naprawdę nie spodziewałem się, że gra będzie miała jeszcze tyle do pokazania, ale okej. Okay. The tears streaming down her cheeks are indeed real. Dobra, niech będzie dwójka. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Mógł spodziewać takiego rezultatu, ale no. Okej. Naprawdę nie wiem jakim cudem. Tyle rzeczy pominęłem już na początku, ale dobra. Wiecie, teraz to nie jest aż takie istotne. Zobaczmy po prostu co jest, dosłownie. She's a thief, Hellspawn. And you will wait for Corga's judgment. Now get back! Oh! Let me through, Mragrishem, or I'll rip your damn throat out! Okej. I mamy miśko. Wędrunk, gdybym brał księżyc, to takim samym miśkiem bym chyba mógł zostać, ale... No cóż. Wiemy, no i idziemy. Ciekawe, co tu wyniknie z tego wszystkiego. Patrzcie, jest nowa opcja. Jestem druidem, tak jak wy. Pozwólcie mi wejść i pokłonić temu gajowi, proszę. Druid or not, you're still an outsider to this place. Entry is forbidden. A moment, aha. Giona. What? Oh. Czyli tak mnie nie lubią. Super. You. Apparently Corga wants to see you. Go ahead. Okej. 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 Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came, you saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Voilà. Powiem szczerze, ciekawie go przedstawili. I żeby nie było, jest to naprawdę ciekawa postać i autentyczna postać ze świata D&D. Znam też go Voltard Gdarim, ale mniejsza o to. Uwielbiam gościa. Naprawdę uwielbiam gościa. Dobra, zadawaj pytania. How would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind. But remember nothing useful about goblin social order or behavior. Goblins were of a rare gem-colored hue and wielded magic blowguns. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety?
Smok? Nie było żadnego smoka. Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Tutaj akurat mogę powiedzieć tak. Posługiwali się tym imieniem jak okrzykiem bojowym. Didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god, Maglabiot, in favor of someone called the Absolute. The scandal. Dobra. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Kukliak would come to some use. Bądź ostrożny. Goblin nie suną z miękkiego serca. Who needs mercy when you have a quick tongue and an invisibility potion stashed in one's back pocket? Until we meet again. Uwielbiam gościa, jak już mówiłem. Dobra. Jak już udało się pogadać z wspaniałomyślnym Wolo, to teraz gdzie to jest? Tutaj było chyba wejście? Tak, chyba tutaj. Żeby nie było już tej wieży, o którym chciałbym się zająć, ale w głównej kolejności chciałbym teraz pogadać z nią. I w tym momencie w sumie będzie ciężko. Stracę co prawda pewnie sporo na okazjach do zyskania poparcia. Ale no. Ze względu na to, co się zbliża, niestety. Nie. Will. Właśnie jako Will chciałbym podejść. Powiem szczerze, że to jest trochę już ma znajomość gry, ale. No, po prostu nie chcę, żeby się stało to, co może się tutaj stać. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Ciekawa opcja dialogowa. Ale pozwólcie, że rozegram to normalnie trochę. You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Teela is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Okay. O, nawet nie wiedziałem, że to jest opcja na naturę. Chociaż to jest inteligencja, w sumie. Inteligencję to ja mam chyba nawet niższą niż on, dobra. Idealnie. Idealnie po prostu. Szóstka. Proszę cię, gro, nie zawiedź mnie. Dobra, nie zawiodłaś. Nie zawiodłaś. Very well, she may go. Break your word and my serpent shall feed. Sipasif, Teela, to me. A, jednak dostaliśmy nagrodę i tak. Sprawdza chyba nie od wszystkich, ale... Master Halsin would... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Teela pierce it. Dobra. Na szczęście się udało. I teraz tak. Pogadajmy z Gailem. Jesteśmy chyba w najważniejszym miejscu. Has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth, if not a time to be forgiven for one's transgressions? Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Dobra. Tutaj mogę pogadać właśnie z kilkoma personami. Przy czym na początek trzeba z nią pogadać, potem z całą resztą tych tutaj. I cóż. Aj.
Zakończymy prawdopodobnie na jednej dosyć ciężkiej strefie dialogowej, powiem szczerze. Czasem trochę nagli. I w ogóle to jest pierwsza sprawa, druga no. I tak odcinek już trochę trwa. You think I'm a monster? Monster? Too kind. A demon more like. Mhm. Chcesz szczęść swój dom. Czasami to wymaga okrucieństwa. First you urge grace. Then you speak truth. You've surprised me twice over. Nie wiem, że nie pochwala, ale no. The viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanus and the rite has resumed. We will seal the grove. Free from harm. Free of intruders. No. Wędzasz tych, którzy są bez winy. Hańbisz swój zakon? Ciekawa opcja. Albo czterotyło druidów? Nigdy nie widziałem takiej magii. Nie wiem, czemu ta opcja mi bardziej pasuje. Pluck the petals. Sever the branch if you must. But cut out the rot before it infects the whole of the wood. Teachings of the Tree Father. Do you agree? Znam nauki ojca drzew równie dobrze jak ty. I heed his wisdom. I protect the circle, whatever the cost. You showed great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Mhm. Dobra, w takim razie muszę mówić z Zevlorem. This tale ends but one way. With the outlander rot cleansed and the grove forever shrouded. Tak. Szkoda tylko, że niekoniecznie to ci się uda. O ile będę miał farta w swoich działaniach. A dobra, mniejsza z tym. Właśnie, ciekawe, czy też tą pałkę da się przerobić na tą taką, wiecie. Ale dobra, to mniejsze. Na razie pogadajmy z różnymi druidami, tyle. One meant to seal us in, meant to seal them out. Blasphemous. The Tree Father must see what's happening in his holy grove. Perhaps his eyes are a master horse in now. Jeśli nikt nie chce poszukać Halcyna, to mogę zrobić, oczywiście. I would give anything to see Horsin return home. Sylvanus' blessing upon you, and my gratitude as well. Hulsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Dobra. Come, Silver. Stay close. I don't want blood on my hands. Więc tak, ogólnie mówiąc, jest, można powiedzieć, główne zadanie, ale żeby nie było jeszcze z parę innych rzeczy do załatwienia tutaj. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. What will the tieflings want next? Letting the hell child go was a mistake. Z nimi jakoś szczególnie nie pogadam. W takim razie trzeba pogadać w sumie z ostatnią osobą, z którą wiem, że jest jakiś większy dialog, po czym zacząć rozwiązywać zadanie w sposób, o którym powiedział mi znajomy jakiś czas temu, że da się rozwiązać. No szczerze, nawet nie wiem, o co chodzi, ale no, może inaczej, wiem, o co chodzi, ale nie wiem, jak rozwiązać co i jak, więc no, rozumiecie, na spokojnie się zajmiemy się tym za chwilę. Okej. No mam, czekaj cierpliwie. Up to her now. Life or death. Now,
What was it you needed? Mhm. Potrzebuję leczenia. Mam nadzieję, że jesteś w stanie pomóc mi z moją dolegliwością. Nie da się tego powiedzieć tak, żeby zabrzmiał dobrze, ale trudno. Ja mam kijankę w głowie. Wiesz coś o nich? Możesz mi pomóc? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. You need to be quick. This way. Jest to co prawda. Jakby to powiedzieć. Mądre, żeby wiecie, rozpowiadać każdemu, kogo się spotka o tym. Ale no. Jeśli głównym celem rozgrywki w sumie jest pozbycie się tej kijanki, no to. No, też to próbuję zrobić w tym momencie. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Czy jest tu jeszcze ktoś, kogo nie porwali ubieżcy? Nie spodziewałem się, że to zdarza się tak często. Nie, dialogi naprawdę super. Nadal, mimo tego, że to jest moje... Może maksymalnie szóste podejście, nadal mnie zadowalają. At least that's what Master Halson suspected. A pity you got me instead of him. He understands these things, studied them. Still, we have options. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Wow. Powiem szczerze, że tego dialogu w ogóle nie kojarzę też. Może mam słabą pamięć, czy coś. Wypadłem do tego statku, ale coś mnie złapało. Ocaliło mi życie. Protected from on high. Sounds like the drow. Master Halson said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halson was desperate to find where all this was happening. Na statku łupieżców. Porwali mnie i zainfekowali. But Master Halson was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. Oh. This is a vial of wyvern poison. Swear to me. Nie, wiecie co, chyba naprawdę jakąś nową ścieżkę dialogową odkryłem. Przysięgam. Mówię szczerze, normalnie tutaj byłyby ciężkie, strasznie linie dialogowe z decyzjami, tyle. Master Halson and I were tracking, studying, trying to figure out what the hell's was going on? Oh. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Co masz na myśli, mówiąc, że powinienem się przemienić? Wow, wiecie co, nie, nowe po prostu, naprawdę sekwencje, których nie znam. Super. Seven gruesome days later. The victim transforms and a new mind. No i co jest? Co jest? Czemu nie słychać dialogów? O. Dziwne. Telepathic. Dobra, już jest. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Mówicie, że śledziliście inne ofiary. Czy one się przemieniły? Hard to say. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you,
have been converging on an old temple of Saluna, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Sądzisz, że on wciąż żyje? I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They might not kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Dobrze, odszukam Halsina. Nie tak chciałem to zrobić, więc no. Everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Saluna. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Okej. Okay. I ona też ma dla mnie jakiś dialog znowu? Poison as a last resort. Sensible. Tak, ale to ostateczna ostateczność. Niemniej to, że to raczej to raczej nieprzyjemna perspektywa. Pleasant notions are in short supply. I'll take a quick exit if I need to. We should look for Halsin. See if he can cure us. But failing that, I don't want to be caught short. Dobra. Powiem wam szczerze, Jadwiwerny. Bardzo ciekawe to jest, żeby nie było. Sam w sobie jest to mocna trucizna, którą można nałożyć, nie pamiętam, czy na jeden atak, czy na więcej, ale na broń. Runa orła. A coś zrobiła w ogóle? Runa niedźwiedzia i puste gniazdo. Jeszcze runa jelenia. Wydaje mi się, że jeśli znajdziemy ostatnią runę, to coś tutaj będzie do zrobienia. Ciekawe. Aha, czyli to jakaś kolejność chyba konkretna musi być. Dobra. To tak, teraz powiem wam tyle. Udało się zrobić to szybciej, łatwiej. Przyjaźniej niż myślałem. Jest to pełno jakichś zwojów historycznych innych książek, ale powiem wam szczerze, nie będę teraz się w to bawił. Raczej preferowałbym skupić się na czymś innym. W szczególności jeśli to, co ten znajomy mówił, jest prawdą. Wyczerpany ptak. Nie mogę z nim nawet pogadać, szkoda. Spodziewam się, że po prostu, wiecie, będzie dało się pogadać, w szczególności jako druid. A, tu można coś ugotować, okej. Okay. A tu jest jakaś flora dolin? Okej. Okay. Jest przedmiot popularny. What if Halsin is... No. Okay. Don't go there. Okej. Okay. A. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy to jest chyba na to, jeśli nie uda się jej przekonać? Tabliczka upadek, tabliczka jedność. Zacznie dużo już tabliczek różnych. In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild. You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. No, ciekawe, ciekawe. Powiem wam szczerze, nawet harfiarze jako tacko są jedną z ciekawszych organizacji, ale nie będę tutaj może opowiadał wszystkiego, bo... Nie znam się aż tak dobrze na tym wszystkim. With claw and tooth,
to tear the darkness from its roots. Druidic orders often fight dark forces, but you do not recognize the events depicted here. The mural depicts a purge, a sacred cleansing of the land on a scale you've never seen before. Dobra. Nie jednak idziemy. Salutations. Nie chciałem tutaj iść. To nie jest to miejsce chyba. Nie. Chodzi. Ja szukałem czegoś trochę innego. A wy jakoś tak nieszczególnie mi to wyszło. Po ucierni? Ciekawe. Ciekawe, czy ktoś mnie zauważy, jeśli to wezmę. Na szczęście nie. Chociaż znając ich czas, czy w sumie podejście do tego wszystkiego po tym, jak już Divinity 2 zaszła, pewnie coś będzie o tym. Dobra. Ale okej, ze wszystkich rzeczy... A, tam jest jakaś inna skrzynia, która jest... Okej. Nie wiem, czy trzeba jakoś to odkryć czy coś, ale... Gdzieś tam jest taka skrzynia, co... Raczej... Musi być jakiś sposób, żeby się tam dostać. Mam jedną teorię, jak... A dobra. To było łatwiejsze, myślałem, że tam trzeba będzie jakąś, nie wiem... się w ptaka zmienić jako druid czy coś i tyle. Otwieranie takie niemożliwe. I trzeba mieć albo klucz, albo nie wiem co. Nie wiem, czy też wiecie, nie ryzykuję teraz za bardzo. Nie chciałem tego. Podarta, przydatna półnotatka i... Pieśń Fladorna, doktryna druidów cienia. Logi tej wiekowej księgi są przerośnięte mchem. W każdym kryją się niewielkie wady. Uwaga, to mit. Wszędzie, gdzie zjawi się jakiś klan, natura cierpi. Jedność to bzdura. Zwykli śmiertelnicy pragną jedynie okiełznać zwierzęta i wycinać roślinność. My jesteśmy grzmotem i lewą. Niszczymy ludzkość, by w jej miejscu narodziło się nowe życie. Ciekawe. Powiem wam szczerze... Nie będę ukrywał, nie znam tej strony druidów. Może to jest prawdziwe, może wymyślili to oni, ale... Nie znam. Znaki krzyżujące się na stronie sprawiają wrażenie, jakby ktoś chciał raczej pociąć kartkę, a nie ją zapisać. Kago, przystań na bagnach, pod drzewem, przyjdź sama. Olo, dane. Okej. Hej. Czyli faktycznie chyba to jest jakieś inne rozwiązanie tego wszystkiego. Dobra. Ale w sumie wiecie co? Nawet jeśli jest jakieś nowe rozwiązanie, jakieś nowe opcje. Mówię tyle. Co to chciałem? Powiem wam szczerze, co będzie teraz? Teraz to będzie mój priorytet. Nie wiem, jak będzie ciężko, ale ja chcę to sprawdzić. Po prostu. Wiecie, o co chodzi z tym i w ogóle, chociaż no, osobiście mógłbym stwierdzić, że to mocno sugeruje, że no cóż, ona współpracuje z jakimiś złymi druidami czy coś. Oczywiście jak jest naprawdę, to się zobaczy. A póki co jeszcze ostatni dialog. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. It's not much, but here. Know that if you call, we'll come running.
No matter what. Mhm. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze w przyjemniejszych okolicznościach. Arabella? Thank you for helping me. A mi pasuje do niej ten głos. Ale okej. No i cóż, mam 45 minut. Cenny medalion? Co? Nietypowym amulet. Na odwrocie jest wygrawerowano następujące słowa. Jesteś światłem, które rozjaśnia mi mrok. Dziękuję, że uczyniłeś mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Kocham cię na zawsze, Loke. Okej. Okay. Stwórz ogniki, które świetną obroni ten obszar w promieniu 40 stóp. Ciekawe. Dobra, gdzie dostaliśmy jakiś amulecik i inne rzeczy. Obłomyk niestety nam znowu zgasł. Tego nie potrzebuję. I cóż, zrobiliśmy mniej niż się spodziewałem, że zrobimy. Jednocześnie więcej niż do tej pory, jak moim zdaniem. Chociaż dobra, może trochę poprzedzałem. Zrobiliśmy więcej niż się spodziewałem, ale nie aż tak dużo, jak było w niektórych innych epizodach innych gier. Ale dobra, starczy tego, bo już się plącza i w ogóle. Więc jeśli wam się podobało, to... Cóż, do zobaczenia w następnych odcinkach, więc trzymajcie się. Hej, hej.